Siema, siema! Halo, halo! Z tej strony. Za halo w mordę walo, jak to mówił Kupson, ale dupa cicho, moi drodzy państwo, Master Su 15 ze mną jest eternalnie. Eternalnie jestem ja, Andrzej Ziejek, Hisun 1999. Tak jest, to ja. No, a my dzisiaj zagramy sobie w jedną już z najtrudniejszych misji MW3 Spec Ops, misja Nalot przed państwem. Hyc. Tak. I sytuacja będzie polegać na tym, że będziemy lecieć na początku śmigłowcami, będziemy mieli, pamiętam, M4 i pieczeniegi i w pewnym momencie ja wysiądę, a Anders będzie osłaniał dalej z helichupa. Tak jest. W ogóle możecie spojrzeć na prawo, znowu znaczek. Forgada. Tak. Tak jest. Dobry strzał, brachu. A dziękuję za uznanie, mistrzu. Cie, ja rozwalę. Ty tu w ogóle rozbity Lynx jest na dole. Nigdy nie widziałem, że w tej grze jest Lynx jakiś. No, jest Lynx, jest tutaj brytyjska, chciałem powiedzieć architektura, ale brytyjska armatura. No tak. Raf! Raf! Ktoś... Dobra, Val przeładowuje. A no też ja przeładowuje. Akurat. On the right. Nice. A jeszcze żyje jeden. Dobrze. Wychodzą na dole. Dobra. Jezu! No, słyszałem ten damage. Zmieniaj. Dobra. Zmieniłeś? Zmieniłem. Dobra. To ja teraz zmieniam. Nice, nice, nice! Stópka! Okra wężnik. Aż musiałem go słup zwężyłem. O! RPG! Ten to nie ma pojedynczego trybu. Słucham. Ja nie mogę... No czemu nie... to ja czy ja? Ale to jest głupie, że tu nie ma podnoszenia. No nie. Się nawzajem. Znaczy, czy... Normalnie jakbyśmy tak oberwali, normalnie to byśmy spadli. No bo że jednak dbają o to, że... Ty w ogóle, człowieku, nawet nie siedzisz na tym Little Birdzie, tylko na nim stoisz. W sensie stoisz na rampie. A ty tak stoisz, super. No. Lewitujemy. My jesteśmy Assassin's Creed. Mamy wyszkolenie akrobatyczne najwyższe. Oczywiście. Mój stary był cyrkowcem. To już po amerykańsku. No stabilizuj, jełopie, trafić nie mogę. Kurwa, no po prostu nie wierzę, jak on tym majda. No to za mastodę. Raczej, trzeba tak. O, 4. Ja ci somalijscy. No. Jak raz. Jezu. Nie tak. Krawężnik. Ty krawężniku jeden. Ty stójkowy. Ale po prostu, człowieku, jak my wrócimy do bazy, to ten pilot nie ma życia, nie? U mnie. Tak. To ja już lepiej w Battlefieldzie trójce latałem. No to. Ładnie, żeś mu banie sprzedał. Nie wiedział, co się dzieje. Tak na farcie, ej. No to tak. Proszę, wracaj do swojej nowy. No. Tam jeszcze jeden się czołgał. Dobra. Elegancko. I tak ten cały nalot był w zasadzie prawie że bez sensu, bo... Wow. Ładnie.
Bo i tak teraz znowu powylazują, o właśnie. C! A ja mogę wyjść. Kurwa, no nie wierzę po prostu. Co stało właśnie? Czyli bo... Nie wiem, ktoś z nas chyba zginął w trakcie po prostu wysiadania. Dobra. Znaczy wie, tutaj jest o tyle gorzej, że nie ma tego jakby krytycznego ekranu. No. No i w momencie, kiedy siedzimy. Tu nie macie prawa trafiać. No bez kitu. Tak jest. Uderzamy w newralgiczny punkt. Au. Raz za razem. No co? No i dlaczego miałem pełny health? No, pewnie to byłem ja tym razem. No ale to nawet nie krzyknąłeś, że masz czerwony, więc... No ja nie wiem. Jak to są rozjebusy jakieś. Dobra. To... Zęby zacisnąć i iść dalej. Trochę tak. Dobra, sam się proszę. Ale utkaj kurewkę. Ale utkaj. Nie, to jest coś poniżej pasa. No. Co? Z tym tekstem? Tak, z tym tekstem. Mi się nie podoba. No nie. No ja nie wiem już, który to który i tak dalej. O. Czyli nie aprobujesz utkaj kurewkę. Nie, to brzmi tak... No. Pedalsko. Pedalsko, nieziemsko. Dobra, to ja będę mówił zamknąć mordy. No i to już na przekaz. To jest przekaz. Morda w dupę, żryjcie kupę. Morda kapciu. Tak się mówi. Cały słownik recytował, tak? No. To przełączamy. Ram changing. No i tu mi szybciej zmienia na przykład magazyn. No i bardzo słusznie. A ciśnij pałkę może być? Ja nie wiem, ja tutaj poziom spaczenia to czy. Ciśnij pałkę nie jest takie najgorsze. No może i nie. A chuj ci ale... w pulsar. Ja tak się w gimnazjum mówiłem. Znaczy nie, bo to już jest bardziej takie neologiczne, więc okej. Jeszcze było chuj ci w hashtag, pamiętasz? Nie. No ale ty to, Andrę, widzę, że lubisz old school, jeżeli chodzi o pociski. A ja lubię old school, no że go nie używam na co dzień. W ogóle nigdy. Wiąże z tradycją. No. Tak poniekąd. O, jeszcze kogoś tam śpią. Dobra, kto zostaje? Aż wyszedłem. Ja schodzę, cholera jasna. To ja wszedłem. Nie, to. A. Jezus, Maria. A to obaj zeszliśmy. Tak, obaj zeszliśmy. Cześć, to ty leżysz? Tak. A nie. A, myślę, że to ja leżę. A, wyjebali ci z RPGa jak coś. Aha. Ja nie ogarnąłem, że to ty leżysz. Myślę, że to ja leżę. Ty, po raz pierwszy... Zabiłem tego kierowcę i on dalej jedzie. Co to za bandit fura? Auto prowadzi murzyn. No to cegłę. Może cegłę tam podłożył pod pedał i tak dalej. Chociażby nie skręcił. Nie skręcił. Po raz pierwszy tą misję zacząłem nie patrząc się na samochód, tylko kompletnie dzień. Nie wiedzieć czemu. To widzisz, zawsze nowe doznania, tak? Tak. Się patrzyłem w przeciwdostrzeń.
Changing. Wszyscy mamy to samo w głowie. Widzę. No. Wow. To jest young. Nice. A wiesz co, my obaj schodzimy, bo ja nie wiem, ja się trochę boję. No tak, bo tam zostać przecież. Nie, to nie będzie można także podnosić już. No. To niestety nie działa. O, są. Walnij tych dwóch teraz. Trzech. Nawet trzech. Ja błagam, tylko zejdź z tej kupy złomu i już. Obrażam śmigłowca. Jezus, oni są Lufthansa tutaj też? Lufthansa. Ciekawa nazwa. Okej. Freaking Narsh. Dobra, i od razu F i od razu za kontener, tak? Tak jest. Idę. Ja podniosę zaraz snajpę. Trup, tak? Nie. Tak, zrobię to. I Sanjay, on to zrobi. No i gdzie on leci? No to czemu? Czemu poleciał w siną w dal, a nam nie pomoże? No bo on jest... on się rozjebał. Wziął koronkę. Aha. On nas zdradził tak naprawdę. Ała! Dobra, mordo, czej. Bo serpega, no wiadomo. Nice. Au, dobra. No to spokojnie. Oczywiście. Tutaj ile broniek? A ja wezmę sobie MP7. O, bo mnie stać. Ty multiplayerowa sknero, ty. Przecież to jest karalne. Znaczy przynajmniej tutaj nie jest złoty. No. Ale mimo wszystko... A on tu nie jest taki dojebany. No tutaj nie, ale... Wiadomo o co chodzi. No to. Ty, ale ci powiem, że z tymi... Ale mi wyjebał, skurwiel. Dobra, uważaj, bo tam jeszcze jeden... Okej, okay, może być. O, właśnie. A, natomiast... na balkonie. ACR też jest teraz. To ja tu... A tam jest ogółem... Jest piasek. No ta. Wszędzie i zawsze. Jaki fajny. Co za świr. Aj, dobra, to teraz tak. Ty się przynajmniej odnowił granatnik. Nice. Nie, no na mobu się na pewno odnowiło. Jesteśmy z tego zadowoleni, tak. Ja jestem z tego dzielny. Ja jestem z tego ujmujący. Ja uczciwy. Nice. Że je tam dobiję. O! To mnie żeś dobił jak coś. No tak, no dobra, no to zaraz to naprawimy. Dobra. Tylko muszę mieć wgląd na sytuację. Tak. Na balkonie na pewno ktoś jest, przy budynku, w którym jesteś. Aha. Dobra, wiesz co? Nie, nie warto tu stawać. Lecimy. No przepraszam, no to moja wina. A nic się nie stało. Tutaj, prawda? Nie wygłupiamy się. Miałeś rękę bez niczego. Prawda? No kurwa! Zdychaj, ty rozjebuj się. Tym razem nie ja, przysięgam. Jaki fajny. Kanał. Jeszcze jeden tam jest przynajmniej. Aha. Jeszcze nie widzę. Oj. Dobra, był. Ale to nie koniec. Nie. Arriba. Arriba! Dobra, ja tam wbijam normalnie. Okej. Okay. To ja za tobą. Dobra. Na gościu... Smyrnąłem go tym RPG-iem po mordzie.
Tyle ci mogę powiedzieć. Cofnąć się, please. Dobra, to ja już jestem poza. Niszczymy. Jakieś plecy mamy, ty. Well. Wszędzie. O, ja to padnę. Aha, no ja to jestem w trochę innym miejscu. No. Dobra, może jednak nie padnę od razu. Au! No, przedostań. Boże, no, co ty zrobił? Spadł. Dobra, no, cześć. Moja postać zrobiła to, na co miała ochotę, a nie na to, co ja miałem ochotę. A. Bo przeszła przez barierkę normalnie. Ty masz. To niegrzeczna postać. Tak. Ja wezmę kałacha, bo ten MP7 jest do cipy. Ach. Jakby to powiedział Igorek. To jest ciepłe słowa, słuchaj. No. Naprawdę tutaj jest granica misji. Tak. Nie gadajcie. A, bo to przeskoczyć trzeba. No to. Trzeba pro parkourem, nie spodziewalibyśmy się tego. No to tędy. I tędy. Au. I na dach. To ja sobie od razu pójdę w sumie, bo... Jest! O! Tak, naprzeciwko! Spadłem. Aha, no tak, Igor. O kurwa! Tak ganz konkret! No człowieku. Okej. Wjebali się na prawilności. O! Ty, śmigłowiec nas... W sensie, pilot nas jednak nie zdradził, wiesz? A, no to dobrze. Poszedł tylko uzupełnić paliwo chyba. A, no to szanuję, zwracam honor. Bo był bingo fuel, jak to mawia dzisiaj młodzież. Młodzież. Bo na pewno znają takie coś. Tak. Okej. Okay. No i ładnie. Tak, to się robi. A, zajęło nam to tylko 25 minut. Somali. Okej, okay. No to ładnie, jestem z nas dumny. Ja jestem uczciwy wręcz. I wręcz będziemy przechodzić już do ostatnich dwóch misji, które nam oferuje Modern Warfare 3. Dziękujemy wam za misję w Somalii. To był Andrzej, ja go znam. Tak, jak zawsze. I kto był ze mną? Master Su 15, wasz czarujący przewodniczący, pozdrawiam. Szarmanski. No i dobra, na razie, wypierdalam.